Film rozpoczyna się żółtą planszą, na której pojawiają się loga programu Dostępność Plus. Następnie napis: Instytut Transportu Samochodowego. Partnerstwo na rzecz dostępności. W prawym dolnym rogu pojawia się tłumacz polskiego języka migowego. Stanowi on jedną ósmą ekranu i tłumaczy treść filmu na polski język migowy. Wypowiedź rozpoczyna Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego. Następnie wypowiada się Beata Stasiak-Cieślak, pełnomocnik Instytutu Transportu Samochodowego do spraw osób z niepełnosprawnościami. W tle widać budynek Instytutu z zewnątrz i wewnątrz. Kamera pokazuje samochód przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Następnie widać trwające badanie kierowcy. Wypowiada się Piotr Malawko, przedstawiciel Centrum Usług Motoryzacyjnych. Demonstruje on samochody przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pani Beata Stasiak-Cieślak prezentuje demonstratory stacjonarne. Wypowiedź rozpoczyna Tomasz Szczepański, przedstawiciel Centrum Usług Motoryzacyjnych, który prezentuje rower elektryczny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Beata Stasiak-Cieślak prowadzi auto dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Film kończy żółta plansza z napisem: Instytut Transportu Samochodowego jest partnerem w ramach programu Dostępność Plus. Partnerstwo na rzecz dostępności to zobowiązanie współpracy na rzecz realizacji założeń programu Dostępność Plus. Więcej informacji na stronie programu dostępnościplus.gov.pl. Logo programu Dostępność Plus. Materiał został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie Accessibility. Zapewnienie koordynacji rządowego programu Dostępność Plus. Poniżej logotypy: Europejskie Fundusze, Wiedza, Edukacja, Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny. W Instytucie Transportu Samochodowego powołaliśmy Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych, które ma na celu przede wszystkim umożliwienie osobom z dysfunkcjami, osobom niepełnosprawnym, odzyskanie pełnej mobilności. Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych świadczy usługi w zakresie pomocy kandydatom na kierowców, kierowcom oraz pasażerom z niepełnosprawnościami. W ramach działania centrum wprowadziliśmy innowacyjną usługę testów funkcjonalnych. W ramach tych testów przeprowadzamy badania z udziałem kandydatów na kierowców, kierowców i pasażerów z niepełnosprawnościami. W ramach naszych działań przeprowadzamy także certyfikację urządzeń adaptacyjnych, które finalnie znajdą się w samochodach osób z niepełnosprawnościami. Osoby, które podejmą decyzję, że chciałyby skorzystać z naszych usług, muszą się do nas zgłosić i w naszym Centrum Usług Motoryzacyjnych zostaną zdiagnozowane zarówno pod kątem psychologicznym, ruchowym, pod kątem możliwości poruszania się, zostaną skierowane do właściwego ośrodka szkolenia kierowców, gdzie zostanie przeprowadzony egzamin. Po powrocie z tego egzaminu pomożemy dobrać najlepszą możliwą adaptację do samodzielnego poruszania się po drogach. Znajdujemy się w Centrum Usług Motoryzacyjnych przy Instytucie Transportu Samochodowego. Tutaj osoby niepełnosprawne mogą spróbować, jak działają urządzenia adaptacyjne w pojazdach przystosowanych do ich potrzeb. Jest to samochód przystosowany do przewożenia osoby niepełnosprawnej, który ma zamontowaną ławkę, która umożliwia i ułatwia bezpieczniejsze przesiadanie się z wózka do wnętrza pojazdu, jak i również ze środka na wózek. Ławka, którą przed chwilą prezentowałem, umożliwia również przesiadanie się od strony kierowcy, tak żeby osoba niepełnosprawna mogła się bezpiecznie poruszać, również będąc kierowcą.
Prezentowany pojazd również wyposażony został w obrotowy fotel, który umożliwia przesiadanie się kierowcy niepełnosprawnemu do wnętrza pojazdu. W prezentowanym pojeździe mamy zainstalowaną windę, która służy do przewozu osób niepełnosprawnych. Również w środku zainstalowany jest fotel, na który osoba z wózka przesiada się, żeby bezpiecznie zostać przetransportowana. Osoby niepełnosprawne mogą u nas również dokonać przymiarek przy demonstratorach stacjonarnych. Dzięki naszym demonstratorom osoby z niepełnosprawnościami, zwłaszcza z tymi dotyczącymi kończyn górnych, czyli rąk, możemy sprawdzić siłę nacisku na hamulec bądź siłę nacisku obręczy, czyli gaz pod kierownicą, gaz na kierownicy. Chciałbym zaprezentować rower o nazwie Wild On, który łączy w sobie zalety pojazdu trójkołowego oraz klasycznego roweru dwukołowego. W trybie pojazdu trójkołowego osoby niepełnosprawne mogą bezpiecznie zajmować miejsce na siedzeniu oraz poruszać się stabilnie z małymi prędkościami. Natomiast w przypadku złożenia kół, kiedy poruszamy się rowerem jak klasycznym dwukołowym pojazdem, możemy balansować ciałem, możemy pochylać się w zakrętach, co niesie ze sobą duże korzyści rehabilitacyjne. Taka osoba może ćwiczyć wyczucie równowagi, a dzięki wspomaganiu elektrycznemu również wzmacniać nogi. Mobilność osób z niepełnosprawnościami jest dla nas priorytetem, ponieważ uważamy, że jest to klucz do samodzielności, aktywności, również tej aktywności zawodowej.